Panie Marszałku, Panie Ministrze, Panie Komendancie, Szanowni Państwo. Ze strażakami są także i strażnicy, jak widać, więc siła wielka. Chcę Państwu powiedzieć jedną rzecz. Chciałbym się upomnieć o tych strażaków, którzy są jakby zapisani dzisiaj w strażach zakładowych, a jakby przeznaczeni zostali do służb ochrony. W tych strażach zakładowych pracuje wielu ludzi, którzy byli strażakami przez bardzo wiele lat, przez 10, 15 i 20 lat. Wtedy, kiedy mam nadzieję, że w ramach tej właśnie solidarności strażackiej upomni się pan komendant o tych strażaków, z tego względu, że to właśnie oni mają czasami o wiele, wiele więcej interwencji w tych zakładowych swoich strażach pożarnych niż straż zawodowa. Dlatego prosiłbym pana ministra, pana komendanta, albo zapytałbym pana ministra, czy rząd o tych ludzi się upomni i czy rząd będzie myślał, żeby zadość im uczynić, jeżeli chodzi o ich pracę i zabezpieczenia socjalne, które należą im się bardzo słusznie, a pożar gasili tak mocno, że prawdopodobnie zostaną na lodzie. Bardzo bym prosił o odpowiedź. Dziękuję bardzo. Głos ma pan poseł Jacek Krupa, Platforma Obywatelska. Proszę bardzo. Panie Marszałku, Panie Ministrze, Panie Komendancie, Wysoka Izbo. Czy w pełni popierając rozwiązania proponowanej ustawy, mam jednocześnie dwa pytania dotyczące strony praktycznej, jeżeli realizacji. Po pierwsze chciałem zapytać o dosyć specyficzny, istotny stan zagrożenia, jak są stany alarmowe w wypadku występowania powodzi. Wtedy w gminach prawie wszyscy druhowie z Ochotniczej Straży Pożarnej biorą udział w akcji. Czasami są to okresy dwu-trzydniowe. W tej akcji bierze udział kilkudziesięciu, czasami kilkuset strażaków. I dla niektórych gmin wypłata ekwiwalentu może być poważnym problemem ekonomicznym. W związku z tym pytanie, czy istnieje możliwość właśnie w takich okresach, w okresie ogłoszenia stanu alarmowego przez wojewodę, czy przez starostę, dofinansowanie budżetu gminy na wypłaty ekwiwalentu w tym okresie. I pytanie drugie związane jest z moimi rozmowami z wójtami, też z niewielkich gmin, którzy czekając na tą ustawę jednocześnie wyrażają moim zdaniem nie do końca uzasadnione, ale jednak obawy. Czy aby możliwość uzyskania rekompensaty nie spowoduje ilości tak zwanych podpaleń? Czy nie pojawią się nam to myśli piromanii, zwłaszcza jeśli chodzi o podpalenia traw, których będzie coraz więcej? To jest patologia, ale czy resort posiada tutaj jakieś szacunki, oceny? Czy można temu jakoś dodatkowo zapobiec? Bardzo dziękuję. Dziękuję bardzo. Lista posłów zapisanych do głosu została wyczerpana. O zabranie głosu proszę podsekretarza stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji pana Zbigniewa Sosnowskiego. Panie Marszałku, Panie i Panowie Posłowie. Jestem przekonany, że wielu strażaków ochotników przysłuchuje się naszej debacie, dlatego też pozwólcie Państwo, że w imieniu tego rządu, Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, jak i własnym, chcę bardzo serdecznie podziękować wszystkim druhom i druhnom z Ochotniczych Straży Pożarnej za gotowość służenia drugiemu człowiekowi. Wiem dobrze, że strażacy ochotnicy są zawsze gotowi do złożenia najwyższej ofiary dla ratowania mienia i życia drugiego człowieka. Zdaję sobie sprawę, że wypowiedziane słowo dziękuję to mało, ale wierzę, że wypowiedziane w tym miejscu będzie dla strażaków ochotników znaczyć bardzo wiele. W tym momencie chcę również bardzo serdecznie podziękować paniom i panom posłom za tę inicjatywę ustawodawczą. Poselski projekt ustawy o zmianie ustawy o ochronie przeciwpożarowej oraz niektórych innych ustaw wychodzi naprzeciw zapotrzebowaniu środowiska strażackiego i ma na celu ułatwienie funkcjonowania Ochotniczych Straży Pożarnych i Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej oraz poprawę bezpieczeństwa. To prawda, że
tą nowelą nie rozwiązujemy wszystkich problemów, przed którymi stają strażacy ochotnicy, ale rozwiązujemy te problemy, które najbardziej utrudniają życie strażakom i zniechęcają do aktywnej społecznej pracy. Panie i panowie posłowie zadali w dniu dzisiejszym wiele pytań. Te pytania, jestem przekonany, świadczą o tym, z jak dużą troską panie i panowie posłowie podchodzicie do spraw ochrony przeciwpożarowej. Wierzę, jestem przekonany, że dzisiaj strażacy ochotnicy będą mieli świadomość tego, że tu w Sejmie Rzeczypospolitej mają wielu obrońców. Ja mogę tylko zapewnić strażaków ochotników i panie i panów posłów, że pełniąc swoją funkcję będę zawsze starał się bronić ruchu strażackiego, bo zdaję sobie sprawę, jak wielką rolę w życiu publicznym, społecznym wypełnia ten ruch. A teraz postaram się odpowiedzieć na szereg tych pytań, które państwo do mnie skierowaliście. Pytaniem, które bardzo często przewijało się tu w Sejmie, było, czy rozważaliśmy sprawę, uregulowanie sprawy dodatku do emerytury. Rzeczywiście, drodzy państwo, ten problem jest problemem bardzo ważnym i zarówno na posiedzeniu podkomisji, jak również na posiedzeniu komisji dyskutowaliśmy o tym problemie. Jednak trzeba sobie zdawać sprawę z tego, że ten problem wymaga bardzo gruntownej analizy finansowej, jak również znalezienie właściwych, prawnych propozycji z uwzględnieniem funduszy emerytalnych. Oczywiście mogę państwa zapewnić, że postaramy się w dalszych pracach robić wszystko, by ten problem rozwiązać, ale jak powiedziałem, jest to problem bardzo trudny i złożony. Oczywiście pytaniem, które również przewijało się kilkakrotnie, dotyczyło tego, czy gminy z tytułu wypłaty ekwiwalentu czy otrzymają jakieś dodatkowe środki z budżetu państwa. Panie i panowie posłowie, jeśli ktoś dokładnie wczytał się w poprzednio obowiązującą ustawę, to zgodnie z artykułem 28 wójt, burmistrz, prezydent miasta miał obowiązek wypłacania ekwiwalentu. My tak naprawdę tutaj nie tworzymy nic nowego. Oczywiście gmina do tej pory również musiała ponosić wydatki z tego tytułu i my tak naprawdę nie zwiększamy wydatków z tego powodu. Oczywiście regulujemy tylko istotną sprawę, czy to ma do tej pory o tym wielkości tegoż dodatku decydował burmistrz, wójt, prezydent, a teraz o wysokości tegoż dodatku będzie decydowała Rada Gminy. A więc ta zmiana stosunkowo jest niewielka. Pytaliście państwo, pan poseł Arkit, jak dobrze zapisałem, pytał, czy ubezpieczenia bezimienne będą obejmowały wszystkich strażaków ochotników, którzy będą brali udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Tak, panie pośle, każdy strażak ochotnik, który będzie brał udział w akcji ratowniczo-gaśniczej, a jest ubezpieczony na liście bezimiennej, będzie ubezpieczony od takiej akcji. Pan poseł Tomaszewski pytał, czy kierowca, który ukończy 60 lat życia, a będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, jak również będzie miał zaświadczenie lekarskie o sprawności, czy będzie mógł dalej czynnie uczestniczyć w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Niestety z przykrością stwierdzam, że nie. Zgodnie z artykułem 19 ustawy o ochronie przeciwpożarowej strażacy w wieku od 18 do 60 lat mogą brać czynny udział w akcjach ratowniczo-gaśniczych. Być może warto będzie się przy najbliższej jeszcze nowelizacji, kiedy będziemy dyskutować, pochylić. Nikt z nas nie zwrócił teraz na to uwagi, ale być może jest to problem, do którego jeszcze raz należy podejść, bo w wielu środowiskach słychać głosy, że powinno być to 65 lat i być może warto się nad tym zastanowić. Pan poseł Woźniak pytał, czy strażacy ochotnicy mogą kierować ruchem w czasie, zabezpieczając różnorakie uroczystości. Oczywiście należy
to rozumieć, że jest to również zabezpieczenie miejscowych zagrożeń i oczywiście strażak wówczas ma prawo kierować ruchem drogowym. Pan poseł Siedlaczek przytaczał zapis dotyczący wspomagania ochotniczych straży pożarnych. Panie pośle, ten zapis w trakcie prac na podkomisji i w trakcie prac Komisji Spraw Wewnętrznych został zmieniony. Pan cytował ten pierwszy proponowany zapis. Obecny zapis brzmi, że jednostki samorządu terytorialnego mogą przekazywać ochotniczym strażom pożarnym środki pieniężne w formie dotacji. Zdajemy sobie sprawę, zresztą na ten temat toczyła się bardzo długa dyskusja, czy można zapisać dotacje przedmiotowe, czy celowe, okazywało się, że nie. I myśmy tutaj znaleźli takie wyjście, mam nadzieję salomonowe, które ułatwi życie strażakom i wszyscy wezmą pod uwagę to, że przecież te środki są przeznaczane na zabezpieczenie przeciwpożarowe, a to dotyczy wszystkich nas i mam nadzieję, że ono będzie, że tak powiem, pozytywnie rozwiązane. Pan poseł Zieliński pytał, czy posiadamy wiedzę na temat zjawiska niewypłacania ekwiwalentu. Otóż chcę powiedzieć, że takiej szczegółowej wiedzy na temat niewypłacania ekwiwalentu dzisiaj nie posiadamy, aczkolwiek przypominam tylko, że jest wyrok sądowy, który nakazuje wójtowi wypłatę tego ekwiwalentu. Na kanwie tego problemu, drodzy państwo, chcę powiedzieć jedną rzecz. Otóż my bardzo dużo dyskutowaliśmy na temat tegoż ekwiwalentu, ale nie wiem ilu na tej sali, a także obywateli naszego państwa zdaje sobie sprawę, że strażacy ochotnicy, mimo to, że posiadają prawo do ekwiwalentu, bardzo często z tegoż ekwiwalentu rezygnują i środki przeznacza się na zakup sprzętu przeciwpożarowego. I takie działanie strażaków zasługuje w moim przekonaniu na najwyższe uznanie i należy im za to bardzo serdecznie podziękować. Pan poseł pytał także, jak rząd zamierza wspierać nowo powstałe, może dodać, że pan poseł Tomaszewski, jak zamierzamy wspierać nowo powstałe jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej. Otóż, drodzy państwo, zgodnie z ustawą to obowiązek gminy, by wspierać, dbać o ochronę przeciwpożarową. I my tutaj mamy możliwości ograniczone, aczkolwiek chcę zwrócić uwagę na fakt, że w sytuacjach, kiedy Państwowa Straż Pożarna dysponuje jakimkolwiek sprzętem przeciwpożarowym, który ulega wymianie w państwowych jednostkach straży pożarnych, to wówczas on kierowany właśnie jest do tych nowo powstałych jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Pan poseł Dzięcioł pytał o straż zakładową, ale prosił o pisemną odpowiedź. Pan poseł Krupa podnosił problem, czy ekwiwalent, czy przyznanie tego ekwiwalentu nie spowoduje wzmożonych pożarów. Panie pośle, naprawdę się tego nie obawiam. Otóż jeszcze raz przypominam, że dzisiaj też istniał obowiązek wypłaty ekwiwalentu. I proszę mi wierzyć, być może zdarzają się jakieś wyjątki, ale to są naprawdę wyjątki szczególne. Ja znam dobrze środowisko strażaków ochotników i jestem przekonany, że oni naprawdę chcą służyć drugiemu człowiekowi. I temu człowiekowi służą, bardzo często ryzykując własne życie. Dlatego też nie musimy się obawiać takich wątpliwości. Drodzy państwo, być może pominąłem czyjeś pytanie, za co przepraszam. Postaramy się przeanalizować dokładnie te wszystkie pytania. Jeśli na któreś nie było odpowiedzi, udzielimy odpowiedzi pisemnej. Dziękuję państwu bardzo serdecznie. Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę sprawozdawcę komisji, pana posła Grzegorza Dolniaka. Panie marszałku, Wysoka Izbo, panie ministrze, panie komendancie. No, jak się okazuje, debata wzbudziła bardzo duże zainteresowanie.
Brać Strażacka ma bardzo wielu sympatyków w gronie posłów. To cieszy. Tak, członków. Ja bardzo krótko będę chciał odpowiedzieć na pytania, dlatego że znakomitą część odpowiedzi też kierowanych na pytania kierowane pod adresem mojej osoby uczynił pan minister, a więc jakby wyczerpał też tą materię. Natomiast chciałbym się skupić na jednym, może na dwóch punktach, które bardzo budziły państwa emocje. Tutaj pan poseł Wiesław Woda, pan poseł Eichler, Mielcarz, Koźlakiewicz pytali wszystkim o ekwiwalent. A więc wszystkim pan poseł Woda, dlaczego nie przyjęliśmy zasady, aby to była stała wartość, żeby to nie było uchwalane przez Rady Gminy. Stąd jakby niepewność, czy ta wysokość ekwiwalentu nie będzie, czy będzie dostatecznie zabezpieczała tą rzeczywistą wartość i będzie stanowić ten ekwiwalent. Czy to nie będzie w jakiś sposób niesatysfakcjonujące strażaków ochotników? No to oczywiście jest dylemat. Znaczy, dotychczasowy stan regulacji nie przewidywał stałej kwoty, to i tak mówiło się o, przynajmniej na chwilę obecną, istniejący stan regulacji mówi o kwocie do 1,175 przeciętnego wynagrodzenia. Ustalał to wójt, burmistrz, prezydent. My przyjęliśmy zasadę, żeby jednak ustalała tę kwotę, wysokość ekwiwalentu Rada Gminy w drodze uchwały, ale kierowaliśmy się też pewną zasadą, aby nie narzucać sztywnych rozwiązań gminom, mając gdzieś z tyłu głowy refleksję, którą zresztą poruszył pan poseł Stec, że trzeba mieć świadomość, by nasze regulacje nie skutkowały narzuceniem pewnych rozwiązań trudnych dla budżetów gmin, poszczególnych gmin, gdzie w ślad za tym nie pójdą dodatkowe środki finansowe z budżetu państwa. Ale to też nie jest tak, że nasze rozwiązanie rodzi nowe zjawisko. Budżety gmin tak czy owak są obciążone kwotami ekwiwalentów, które gminy wypłacają. Już w tej chwili wypłaca się przecież ekwiwalenty strażakom, ochotnikom, a więc są gdzieś zawarte już te kwoty w budżetach poszczególnych gmin, i wiejskich, i miejskich, a więc nie tworzymy w tym sensie jakiejś nowej regulacji. Raczej staramy się opisać tę praktykę w sposób, który nie będzie budził wątpliwości i da, i tutaj odpowiedź na pytanie pana posła Gosiewskiego i Będkowskiego, tak, z tej trybuny sejmowej mogę powiedzieć, że ta regulacja powoduje, że każdy strażak ochotnik idący do akcji ratowniczej otrzyma ekwiwalent. Otrzyma ten ekwiwalent. Będzie miał prawo do ekwiwalentu, a gmina będzie miała obowiązek wypłacić ten ekwiwalent. Wtedy, kiedy będzie wiązało się to z utratą wynagrodzenia w miejscu pracy lub też jest to osoba niepracująca. Tak dokładnie brzmi komunikat z trybuny sejmowej. Co dalej? Pojawiły się wątpliwości również wyrażane przez pana posła Steca, między innymi jako wybitnego znawcę samorządu, finansów, które są w gestii samorządów. Czy potencjalne zwiększenie zakresu wykonywania zadań przez samorządy nie będą musiały oznaczać konieczności zwiększenia przyznanych samorządom środków. A jeżeli wskutek braku takiej gwarancji, że te środki zostaną przyznane, czy te rozwiązania nie będą godzić w zasady konstytucyjne? A więc czy ta regulacja będzie zgodna z prawem? Otóż dysponujemy opinią, bo może się tak zdarzyć, że wskutek wyniesionej regulacji samorządy w jakimś stopniu będą musiały zwiększyć swoje budżety przeznaczone na wypłaty uchwalonych przez gminy
ekwiwalentów, ale dysponujemy opinią zleconą na zewnątrz pani profesor Elżbiety Kornberger-Sokołowskiej z Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego właśnie w tej sprawie, bo te wątpliwości pojawiły się w trakcie prac podkomisji, że w świetle przywołanego orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, bo już taki wyrok się pojawił, można uznać, że proponowane zmiany w ustawie, a więc te, które wprowadzamy, nie naruszają zasady adekwatności środków do zadań, o ile nie są nazbyt dolegliwe w swoich skutkach finansowych dla budżetów gmin. Ponieważ te środki są już wypłacane, te budżety są już kształtowane na chwilę obecną, dotychczasowa praktyka pokazuje jednoznacznie, że takie działania w samorządach mają miejsce, a więc nie należy spodziewać się nadmiernego wzrostu wydatków związanych jakoby z nowymi zadaniami nałożonymi na gminy. To też nie są nowe zadania. Pamiętajmy, to są zadania, które w tej chwili gminy realizujemy. My tylko je opisujemy w sposób jednoznaczny i transparentny, czytelny, tak, by po prostu zapisy ustawowe nie budziły już wątpliwości i nie powodowały różnorakich interpretacji. Tu też odpowiadam na pytanie pana posła Klepacza w tej mierze. I to by chyba A jeszcze jest jedna uwaga. Pan poseł Gosiewski zapytał, dlaczego tak późno? Dlaczego tak późno są te projekty rozpatrywane, że to upłynęło już, nie wiem, 7 miesięcy od złożenia pierwszego do laski marszałkowskiej. Otóż staliśmy na zasadzie, by oba projekty, ponieważ mieliśmy świadomość, że pojawi się za chwilę drugi projekt, były rozpatrywane wspólnie, aby nie rozstrzygać czegoś, co za chwilę będziemy musieli znowuż podejmować w wymiarze legislacyjnym, a więc tworzyć prawo w sposób nieuporządkowany i w konsekwencji szkodliwy dla opinii o Sejmie, dla polskiego prawodawstwa, dla sprawności procesu legislacyjnego, poprawności procesu legislacyjnego. A mając świadomość, że rozwiązania nie będą budzić większych wątpliwości, ponieważ tak jak tu wszyscy siedzimy, byliśmy zgodni co do potrzeby wniesienia pewnych rozwiązań, co do pewnej idei w nich zawartej, że należy te projekty spotkać. Spotkać na wspólnym posiedzeniu Komisji Administracji i Spraw Wewnętrznych, Samorządu Terytorialnego i Polityki Regionalnej, wyłonić podkomisję i dokonać kompilacji, tak aby ten nasz wspólny wysiłek odniósł jak najlepszy skutek. Dodatkowo posiłkowaliśmy się wieloma opiniami, dlatego że my przystąpiliśmy prac nad tym projektem w związku z licznymi wątpliwościami interpretacyjnymi, które pojawiły się w trakcie realizacji już istniejącej ustawy o ochronie przeciwpożarowej. A więc w swoich działaniach, których efektem miała być ustawa, chcieliśmy posiłkować się wiedzą, podpowiedziami, by uniknąć tych złych rozwiązań, niespójnych, budzących wątpliwości, które były zawarte w dotychczasowej ustawie. Także myślę, że dołożyliśmy ze swojej strony należytej staranności, aby ustawa była w miarę przyzwoicie skrojona też w wymiarze legislacyjnym i by nie budziła wątpliwości natury konstytucyjnej. Na koniec, szanowni państwo, ja chciałem bardzo serdecznie podziękować wszystkim uczestnikom procesu legislacyjnego, którzy pochylili się nad obu projektami ustaw. Nie chcę mówić, który jest lepszy, który jest gorszy. Mamy jeden projekt uzgodniony. Myślę, że dla dobra strażaków, dla dobra samorządów, który będzie wspierał trud, wysiłek, a z drugiej strony zapewniał dobre warunki pracy służby strażaków ochotników na rzecz Rzeczypospolitej Polskiej,
i jej obywateli. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu posłowi. Zamykam dyskusję. Do trzeciego czytania projektu ustawy przystąpimy w bloku głosowań. Dziękuję panom posłom, paniom i panom posłom za zainteresowanie strażackimi problemami. I z sali plenarnej przenosimy się na konferencję prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. Szanowni państwo, jak pewnie wiecie, chcieliśmy powiedzieć kilka słów, ważnych słów na temat tego, co dzieje się w tym momencie w Sejmie, jeśli chodzi o procedowanie nad wnioskiem o uchylenie immunitetu dla pana posła i ministra Zbigniewa Ziobry. Otóż procedowanie tego typu jest pewną specyficzną, ale konieczną w wypadku posłów, częścią procedury karnej. A więc podlega tym wszystkim zasadom, którym podlega procedura karna. Wśród tych zasad artykuł 42 Konstytucji stwierdza wyraźnie: każdy, przeciwko komu prowadzone jest postępowanie karne, ma prawo do obrony we wszystkich stadiach postępowania. Otóż to jest właśnie pewne stadium, powtarzam, specyficzne, ale niewątpliwe stadium postępowania karnego. Pan poseł Ziobro jest prawa do obrony pozbawiany. Przypomnę fakty. Wczoraj miała odbyć się komisja i się rozpoczęła. Pan poseł Ziobro się stawił. Zostało ustalone, zgodnie z inicjatywą przewodniczącego komisji, że posiedzenie, na którym ostatecznie nastąpi przedstawienie wniosku prokuratury, będzie miało miejsce we wrześniu. Czyli pan poseł Ziobro miał pełne prawo do tego, żeby sądzić, że na tym posiedzeniu Sejmu sprawa jest zamknięta. Dzisiaj decyzją Prezydium Sejmu, ale w istocie decyzją Marszałka Sejmu, bo to była inicjatywa pana Marszałka Komorowskiego, nie było inicjatywy przewodniczącego komisji w tej sprawie. Została komisja zwołana, przy czym pan poseł Ziobro nie został o tym zawiadomiony. Były co prawda usiłowania, ale usiłowania, o których z góry było wiadomo, że są bezskuteczne, bo nawet gdyby go zawiadomiono, to przecież nie mógłby w tak krótkim czasie trafić z Krakowa do Warszawy. Krótko mówiąc, trwa w tej chwili, bo jest tylko przerwa w posiedzeniu komisji, próba doprowadzenia do tego, by w sprzeczności z konstytucją, w sprzeczności z przepisami regulaminu Sejmu i wreszcie w sprzeczności ze stosowaną dotąd zawsze praktyką przeprowadzić tego rodzaju postępowanie bez obecności posła, o którego chodzi, mimo że nie było tak, iż on dwukrotnie z własnej winy się nie stawił, bo przedtem stosowano zawsze taką praktykę. Jeżeli dwukrotnie powiadomiony się nie stawiał, to wtedy za trzecim razem można było już przeprowadzić taką komisję, takie posiedzenie komisji, takie postępowanie. Otóż tego rodzaju sytuacja w sposób oczywisty nie ma w tej chwili miejsca. Jest pytanie naprawdę bardzo istotne, o co tutaj w gruncie rzeczy chodzi. Dlaczego Platformie Obywatelskiej się tak straszliwie spieszy? Bo są to w istocie decyzje partyjne, co do tego nie ma żadnej wątpliwości. Dlaczego wbrew wszystkim zasadom przy złamaniu konstytucji chce się koniecznie ten wniosek uchylić? Jakie są powody? Ja nie wiem, czy chodzi o to, żeby ukrywać własne sprawy, sprawy własnego posła, którego dotyczy podobny wniosek, tyle tylko, że z zupełnie innego oskarżenia, oskarżenia o korupcję, czy chodzi o sprawy sopockie, krakowskie, inne, które dotyczą Platformy. Ale w każdym razie z całą pewnością mamy tutaj do czynienia z praktyką zupełnie niesłychaną, praktyką, która łamie zasady demokracji, zasady praworządności, obyczaje tego Sejmu, praktyką, która daje świadectwo charakterowi tej władzy, którą dzisiaj mamy. Władzy, która dla interesu partyjnego jest gotowa złamać wszelkie reguły, łącznie z regułami konstytucyjnymi. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Pan przewodniczący Gosiewski, bardzo proszę. Szanowni państwo, postępowanie Komisji Regulaminowej jest bardzo precyzyjnie opisane w regulaminie Sejmu. I jak mówię, wykładnia tego regulaminu, pilnowanie procedury ma sens gwarancyjny dla posła, że zostaną zachowane jego prawa. Przede wszystkim to podstawowe prawo do obrony. Artykuł 133 ustęp 2 mówi, że poseł musi być skutecznie zawiadomiony. Dzisiaj, proszę państwa, sekretariat komisji
poinformował, że nieskutecznie został zawiadomiony pan poseł, dlatego że w żaden sposób ta informacja do niego nie dotarła. Po drugie, nie można traktować za powiadomienie ogłoszenia przez sekretarza Sejmu, że zwołana komisja regulaminowa, bo nie został podany przedmiot posiedzenia. W związku z tym pan poseł Ziobro nie był w stanie w ten sposób być powiadomiony. I po trzecie, okazało się, że uchwała prezydium, która reguluje te kwestie, jest po prostu nieważna. Dlatego, że regulamin Sejmu w artykule 78 ust. 4 nie istnieje. Został uchylony przez Sejm. W związku z tym dzisiaj tak naprawdę okazało się, że jest nieskuteczne prawo, które mówi o powiadomieniu posła. Mamy do czynienia z sytuacją sądu kapturowego na panu pośle Ziobro, wykorzystanego celowo z wiedzą, że pana posła dzisiaj nie będzie, bo pan poseł informował publicznie, że jest dzisiaj w Krakowie. W związku z tym zostało zorganizowane posiedzenie Komisji Regulaminowej, aby osobiście pan poseł nie mógł bronić się, aby nie mógł w tym zakresie ustosunkować się do wniosku o uchylenie immunitetu i aby była możliwość uchylenia mu tego immunitetu niezgodnie z procedurą. Chcę państwu powiedzieć, że tego typu działania mogą być poddawane ocenie Trybunału Konstytucyjnego, jeżeli dalej będziemy mieć sytuację, w której naruszany jest regulamin Sejmu, to będziemy również sięgać do tego typu środków. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Ponieważ mamy bardzo mało czasu, za chwilę zaczyna się komisja regulaminowa. Jeżeli mają państwo pytanie, to tylko dwa i tylko dotyczące tematyki konferencji. Oczywiście potem obiecujemy setki po konferencji, po zakończeniu obrad komisji. Proszę bardzo. To może ja chciałem zapytać, bo tutaj Maciek Nabik, TVN24, bo tutaj politycy PO z kolei mówią, że zasadniczo poseł Ziobro powinien być na posiedzeniu Sejmu, powinien być na posiedzeniu Sejmu. Pytają, dlaczego pojechał do Krakowa. Szanowni państwo, rzeczywiście posłowie powinni być na posiedzeniach Sejmu, ale jest powszechnie znaną praktyką, że nie zawsze bywają i że tego rodzaju nieobecności są usprawiedliwione przez marszałka Sejmu. Krótko mówiąc, nie mamy tutaj do czynienia z żadną nadzwyczajną sytuacją i to jest po prostu wykręt. Platforma Obywatelska ma jakiś powód, tutaj snułem domysły, ale tak do końca nie wiem, jaki to jest powód, który prowadzi do łamania, powtarzam, już nie tylko regulaminu Sejmu, ale także Konstytucji, bo prawo do obrony jest prawem konstytucyjnym. Dzisiaj ma odbyć się posiedzenie, ma wystąpić prokurator bez obecności pana Ziobry, czyli bez możliwości jego obrony w tej sprawie. Nie ma żadnych merytorycznych przesłanek, żeby do tego rodzaju sytuacji doprowadzać. Posiedzenie może się odbyć w innym terminie, nawet w piątek. Poseł Ziobro stwierdził wyraźnie, że w piątek być może, ale najwyraźniej chodzi o coś innego i stąd nasz sprzeciw, stąd to zwołanie tej konferencji, stąd nasza liczna obecność na posiedzeniu tej komisji, powtarzam, zgodna z regulaminem Sejmu. Ostatnie pytanie. Grzegorz Kępka, Polsat Wydarzenia. Chciałem się zapytać jednak w innym temacie o wypowiedź pana posła Palikota. Tutaj wiem, że wszyscy chcą się o to zapytać, bo większość, jak pan się do tej wypowiedzi odnosi, to jedna sprawa. Druga sprawa, ustawa kompetencyjna. Czy ona was zadowala, ten kształt, w tym kształcie, który dotarło do prezydium? Ja się tylko do pierwszego pytania odniosę. To jest pytanie o praworządność w Polsce. W Polsce obowiązuje przepis kodeksu karnego, z którym można dyskutować, ale on obowiązuje, który chroni naczelne organy państwa przed tego rodzaju wypowiedziami. Z tego przepisu zapadały wyroki, łącznie z wyrokami bezwzględnego pozbawienia wolności. Andrzej Leper w pierwszej instancji, później to zmieniono, został zapowiedzenie, że pan prezydent Kwaśniewski jest leniuchem, 1,5 roku więzienia. W tej chwili, z jakichś powodów, których w ramach prawa nie da się wyjaśnić, prokuratury postępowanie o obrazę obecnego prezydenta Rzeczypospolitej umarzają. No jest wobec tego pytanie, czy to będzie kontynuowane. Zgodnie z prawem bardzo niedługo, bo sprawa jest prosta, Sejm powinien rozpatrywać wniosek o uchylenie immunitetu pana Palikota, bo on dopuszcza się zresztą nie po raz pierwszy przestępstwa. No a Platforma Obywatelska najwyraźniej to toleruje. Obecność takich panów, jak na przykład pan Niesiołowski czy pan Karpiniuk, wskazuje na to, że to jest metoda i że po prostu ci ludzie w sensie, można powiedzieć, kulturowym dobrze wyrażają charakter Platformy Obywatelskiej. Stąd są tam nie tylko tolerowani, ale wręcz promowani. Czyli to nie jest inicjatywa samego Janusza Palikota, tylko za nim stoją władze Platformy według pana? Nie, pani tutaj dokonuje zupełnie nieuzasadnionej nadinterpretacji. Nie wiem, kto za tym stoi. Wiem o tym, że
Każda przyzwoita partia takiego pana by już dawno się pozbyła, a się nie pozbywa, wobec tego są tego jakieś powody. Ja je znajduję przede wszystkim w pewnym typie kultury, w której wielu członków, chociaż pewnie nie wszyscy, Platformy Obywatelskiej uczestniczy. Po prostu jest na pewnym poziomie kulturalnym budzącym wątpliwości. Dziękuję Państwu bardzo serdecznie. Ja tylko chciałbym powiadomić sekundkę, że w tej sprawie klub parlamentarny złożył zawiadomienie do prokuratury okręgowej w Warszawie o obrazu głowy państwa oraz wniosek do Komisji Etyki Poselskiej o pociągnięcie do odpowiedzialności dyscyplinarnej pana posła Palikota. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. I wracamy na posiedzenie Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich. Wystąpienia pana ministra Staszaka. Panie bardzo przewodniczący. Na jakiej podstawie, jaki paragraf, jaki numer? Czy minister Ziobro został powiadomiony? Panie przewodniczący, tak się nawet procesy przed sądami ludowymi nie odbywały. Bardzo proszę o zachowanie spokoju na sali. Panie ministrze, proszę o kontynuowanie. Panie przewodniczący, panie przewodniczący. Przepraszam, ale chyba jak ktoś inny włącza mikrofon, to tu się mikrofony wyłączają, więc ale ja... zgłoszony został... Wniosek formalny był zgłoszony, także panie przewodniczący. Proszę nie... Proszę, proszę państwa, trochę kultury. Ale... Przerywajcie głos w tej chwili. Co to jest w ogóle? Zabiera pan minister Staszak. Bardzo proszę, panie przewodniczący, proszę sprawdzić, kto jest dzisiaj na posiedzeniu Komisji Regulaminowej Spraw Poselskich poza posłami. Poza posłami. Panie przewodniczący. Co to panią obchodzi, przepraszam bardzo? Bardzo dużo, panie przewodniczący, bo zajmują miejsca posła, a posłowie muszą stać. Chcemy wiedzieć, kto jest na komisji. Panie marszałku, nie, pan ma swoje miejsce i proszę się zachowywać. Pan marszałek Niesiołowski. Panie ministrze, proszę panie nie przeszkadzać. My chcemy wiedzieć jako posłowie, kto jeszcze uczestniczy w posiedzeniu. Dziś proszę prowadzić, panie przewodniczący, odbierać głos. A pan niech nie wywiera nacisków na przewodniczącego. Posiedzenie komisji jest... Co to jakieś... Przepraszam, panie przewodniczący, nie wiemy, kto to jest. Mamy doniesienie, że ponoć przychodzą jakieś bojówki Platformy Obywatelskiej. No to chcemy wiedzieć, kto to jest. Panie przewodniczący, proszę ryknąć na to towarzystwo. Panie przewodniczący, proszę o chwilę przerwy i wyprosić tych...